Miko Jukara odchodzi ze stanowiska kontrolera sprzętu. Po sezonie, w którym nie wyzbył się paru kontrowersyjnych decyzji, Finn postanowił zrezygnować z dotychczasowej pracy. W oświadczeniu powiedział, że sezon był pełen wyzwań i emocji, a wraz z kolegami dokonali wielu zmian w przepisach. Nie wyznał natomiast, dlaczego postanowił zrezygnować. Nowym kontrolerem od przyszłego sezonu będzie Austriak Christian Kato. Ja osobiście uważam, że Miko Jukara nie poradził sobie w poprzednim sezonie i dla dobra tej dyscypliny, a w szczególności Pucharu Świata, zmiana była potrzebna.